Dzień dobry Państwu. Co to jest na przykład, o właśnie tutaj w tych, mamy współrzędne na przykład sferyczne, no i z jednej strony, no i na przykład taki wektor D po DR. No ale z drugiej strony wiemy, że jest na przykład baza, że wszystko się dzieje w przestrzeni afinicznej, no i są te wektory EX, EY, EZ, prawda? Wybraliśmy trzy osie, no i to jest baza. No to trzeba ten umieć rozłożyć. Proszę Państwa, ale oczywiście w myśl tego twierdzenia, co to jest EX? EX to jest nic innego jak D po DX. Co to jest wektor, wersor, czy tam, no może nie powinienem używać wersor, bo wersor to raczej ma się na myśli, jak jest struktura metryczna, no i tam unormowany, no ale powiedzmy tam wersor osi Y, to w myśl tego naszego twierdzenia, to jest nic innego jak operator D po DY, tak? A Z to jest nic innego jak D po DZ. No i ponieważ z twierdzenia wiemy, że to jest baza, no to każdy wektor, no i to w szczególności ten, musi się rozpisać w tej bazie. No to wiecie Państwo, jakie są współczynniki tego rozkładu. No, mamy funkcję f i ją chcemy, i ona zależy od x, y i z. Ale przechodzimy do układu współrzędnych r, theta, phi, czyli i każdy z nich traktujemy jako funkcję tych naszych nowych współrzędnych. R, theta, phi, r, theta, phi, no i r, theta, phi. No to zróżniczkować po r, to znaczy zróżniczkować funkcję, superpozycję, tak? To jest odwzorowanie z tego R3 parametryzowanego przez R theta phi w R3 parametryzowanego przez x, y, z, a na tym jeszcze jest funkcja. No to oczywiście, proszę Państwa, i teraz takie wzory to wyście powinni umieć pisać o tejże godzinie w pół do trzeciej nad ranem, że jak chcę zróżniczować po R, to różniczkuję po x razy dx po dr, różniczkuję po y razy dy po dr i różniczkuję po dz razy dz po dr. Prawda? O. Koniec tego, to tylko tak, prawda Państwo, powinniście na tym wykładzie, na ćwiczeniach zdobyć właśnie taką sprawność, żeby takie wzory szybko przepisy pisać, prawda? To jest nic innego jak twierdzenie o pochodnej superpozycji. Na pierwszym albo drugim semestrze na analizie mieliście to twierdzenie, prawda? Że pochodna superpozycji to jest złożenie pochodnych, tak? Złożenie, jak ktoś lubi, może powiedzieć iloczyn, no ale jak to jest w wielowymiarowych przestrzeniach, to to jest no, iloczyn w sensie mnożenia macierzy i tak dalej, i to jest właśnie to. Dobrze. I to będziecie Państwo ćwiczyli na ćwiczeniach. Ale teraz mamy, zanim rozpoczęła się prawdziwa geometria różniczkowa, to były takie specyficzne przykłady i w szczególności Gauss. Gauss, wielki matematyk. Niektórzy mówią, że największym osiągnięciem Gaussa to było to, że był wychowawcą i promotorem Riemanna. O, to wielkie osiągnięcie, ale Gauss miał wiele różnych innych. To tak połowa, raczej pierwsza połowa XIX wieku,
On w szczególności próbował mierzyć pole krzywych powierzchni. On był w Getyndze, księstwo chyba Brunswicku, i tam książę mu kazał, żeby pomierzyć, bo się nie zgadzało, bo jak się wzięło mapę, to wyszło ileś tam tych, nie wiem, w czym oni wtedy mierzyli, w morgach czy w czymś, no my byśmy w hektarach, a naprawdę było więcej, bo to było takie pofałdowane. I on wtedy właśnie się zajmował, ale oczywiście te powierzchnie pofałdowane to on traktował jako dwuwymiarowe powierzchnie zanurzone w tej trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, w której, jak wierzyliśmy przez wiele tysięcy lat, żyjemy. No i proszę Państwa, czyli trzeba rozważyć powierzchnia, czyli podrozmaitość. Wymiaru M w przestrzeni afinicznej. No, napiszmy sobie AN, żeby podkreślić, że to jest wymiar N. No bo tam oczywiście do pewnego momentu no to rozważano tylko dwuwymiarowe w trójwymiarowej, ale oczywiście my już nie boimy się wymiarów. No to co to jest? No to jest taki zbiór dany równaniami, prawda? No więc jest na przykład jakaś funkcja g od x. Przepraszam, tak się waham, bo widzę, że w książce na te punkty używałem x-ów. No dobra, niech będzie tutaj. X równa się 0, prawda? No to takie równanie no ma szansę, czyli zbiór rozwiązań tego równania ma szansę być taką podrozmaitością. Oczywiście, proszę Państwa, no nie zawsze jest to, co byśmy chcieli. No w szczególności chcielibyśmy, żeby to była taka powierzchnia bez przecięć na przykład, prawda? Żeby była gładka, żeby nie było jakichś takich rzeczy, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. To żeby była gładka, to G, no to jest jakąś tam CK od A, prawda? Funkcja ileś tam razy różniczkowalna. 40% wysiłku wykładowcy z geometrii różniczkowej na Wydziale Matematyki idzie na ustalanie, ile to razy musi być różniczkowalne, żeby coś tam. A ja, proszę Państwa, będę te sprawy nonszalancko traktował. Będę mówił, no tyle razy różniczkowalne, żeby rozmaite wzory, które piszemy, miały sens. No. Ale oczywiście w każdym konkretnym przypadku to warto się zastanowić, że to musi być jednak jakoś tam ileś razy różniczkowalne, bo w przeciwnym razie no to będzie miało jakieś dzióbki czy jakieś nieprzyjemne. Więc po pierwsze to. No ale to jeszcze nie wystarczy, dlatego że chodzi o to, żeby tam się coś nie sklejało. Na przykład gdyby ta funkcja gdzieś była równa zero, na jakimś, na przykład, gdzieś tam jest różna od zera, więc ten warunek, no to jest poważny warunek, ale gdzie indziej ona jest tożsamościowo równa zeru, więc to przyrównanie jej do zera niczego naprawdę nie ogranicza. No to nie chcemy mieć takie rzeczy, bo wtedy byśmy wiedzieli, że tam, gdzie to jest prawdziwy warunek, no to co zostaje jest jakoś mniej wymiarowe, a gdzieś obok już jest więcej wymiarowe. Nie. To co zrobić, żeby wykluczyć takie patologie? No to trzeba zrobić tak, żeby różniczka tego G była różna od zera, prawda? Jak ta różniczka, no w
W przypadku liniowym, to jak zadajemy coś tam równaniami liniowymi, to mówimy, że chcemy, żeby to równanie to było prawdziwe równanie, prawda? Jak dwa równania, to żeby były liniowo niezależne i tak dalej. No dobrze, no to to już by była taka podrozmaitość wymiaru n minus 1. No dobrze, ale można kilka, na przykład G2 jakiegoś niezależne równa się 0 i tak dalej. I to jeżeli chcemy dostać wymiar m, no to tych równań zasadniczo powinniśmy n minus m zadać, prawda? Żeby to się zgadzało, więc n minus m od x równa się 0. No i oczywiście to wtedy jest jakaś szansa, że zbiór punktów spełniających to równanie, no to jest jakoś tam właśnie m wymiarowe, bo na n zmiennych x nakładamy n minus m warunków, no to pozostaje nam, ma szansę pozostać m. No dobrze, ale żeby to było rzeczywiście tak, no to te równania muszą być niezależne. No w algebrze to byście powiedzieli liniowo niezależne i wiadomo, co to znaczy. No a tutaj to wcale nie jest tak łatwo, prawda? Bo na przykład jakieś dwie funkcje mogą w jednym miejscu być niezależne, a w innym już być zależne, więc to wszystko jest jakoś takie, prawda, troszkę bardziej, troszkę więcej patologii może tutaj się wydarzyć, no bo liniowe to albo są zależne, albo są niezależne i koniec, prawda? A tutaj może być tak, że od punktu do punktu sytuacja jakoś zupełnie inna, w związku z tym ten zbiór gdzie niegdzie by był tylowymiarowy, a tu by się już rozrastał do czegoś tam większego, prawda? Coś w rodzaju takiego, tak, a tu już by się rozrósł do grubego na przykład. No do takich rzeczy my nie chcemy, to nie byłaby rozmaitość. I w gruncie rzeczy byśmy powiedzieli, że one powinny być liniowo niezależne, to znaczy, że te DGI są właśnie liniowo niezależne w każdym punkcie, prawda? No bo różniczki, no to są takie, prawda, te dualne, to są te do wektorów, różniczki funkcji, no i one powinny być. To jeszcze lepiej to napisać, że o to coś takiego to jest G, to wszystko nazwiemy G i to jest odwzorowanie z tego naszego AN, no w co? W tę przestrzeń R o wymiarze N minus M i wtedy powiedzieć, że ta, że te różniczki są maksymalnego rzędu, to, przepraszam, są niezależne, to oznacza tyle, że jak obliczymy różniczkę tego G, to co to będzie, czy tam pochodną tego G, to to jest macierz N na M. Nie N na M, N na N minus M, tak? No to żeby ona była maksymalnego rzędu. Prawda? Bo to, żeby jest N tych, no jak się nazywa, wierszy i n minus m kolumn, no to żeby to, ta macierz była maksymalnego rzędu. To znaczy, żeby te kolumny, których jest mniej, były liniowo niezależne. Żeby macierz była najmniej zdegenerowana, jak tylko można. Maksymalnego rzędu. No dobrze. No proszę Państwa, na przykład sfera to jest R równa się R, tak? Czyli co to jest R? To jest pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat równa się R, to ja napiszę minus R równa się 0. No i to by było to nasze G, prawda? To by było to nasze G.
No i oczywiście łatwo pokazać, że poza zerem, bo jak R jest 0, no to już będzie zdegenerowane, bo to będzie jeden punkt, różniczka jest równa 0, ale poza zerem DG jest różny od zera poza punktem 0, 0, 0, prawda? No więc jak R jest powierzchnia na przykład Ziemi, 6,5 tysiąca kilometrów, to to jest właśnie podrozmaitość wymiaru 2. Bardzo często o tę liczbę, tę liczbę nazywamy kowymiar. Kowymiar. Może to przez K powinno się pisać, no nie wiem jak to jest. W angielskim to jest kowymiar. Dobrze. No i proszę Państwa, jak mamy taką rozmaitość daną w taki sposób, prawda? Czyli zawsze będziemy zakładali, można powiedzieć, że to jest rozmaitość zadana poprzez równania, prawda? Czyli implicite zadana, jako zbiór rozwiązań takiego niezdegenerowanego układu równań, regularnego. To często na coś takiego, gdzie to są liniowo niezależne, albo w innym sensie, że po prostu to jest maksymalnego rzędu, to będziemy mówili podrozmaitość zanurzona w n kowymiaru m, n minus m, wymiaru m, dana w sposób, dana równaniami, czyli dana implicite. Ale na tę samą sferę można popatrzeć tak, że ona jest dana w sposób parametryczny. No ustalamy sobie tutaj to R jako na tę wartość 6,5 tysiąca kilometrów. Tak, o. I to R to już nie jest żadna zmienna, tylko to już jest stała. I w związku z tym wszystkie punkty są dane jako funkcje dwóch współrzędnych. I wtedy te dwie funkcje. No i Państwo wiecie, boście studiowali twierdzenie o funkcjach uwikłanych na analizie, prawda? Że zawsze z czegoś takiego można przejść do czegoś takiego, prawda? Że albo mamy, jeśli mamy taką rozmaitość zadaną, no właśnie to jest najważniejsze założenie tego twierdzenia o funkcjach uwikłanych, prawda? A, no właśnie, więc to można byłoby zadana w sposób uwikłany. Prawda? Rozmaitość zadana w sposób uwikłany, to wtedy można zawsze rozważać ten zbiór jako wykres, prawda? Jako wykres takich funkcji uwikłanych. O, no i zaraz to sobie zrobimy. Ja nie jestem wielkim rysownikiem, w związku z tym nie będę tutaj jakichś tam wymyślnych kształtów. Tak symbolicznie będę rysował sferę, ale oczywiście ten rysunek jest symboliczny i dotyczy dowolnej liczby wymiarów i dowolnej takiej podrozmaitości zanurzonej w przestrzeni afinicznej. To Państwo wiecie, że jak weźmiemy jakikolwiek punkt i weźmiemy jakąkolwiek, to cała przestrzeń ta afiniczna, czy też przestrzeń wektorowa, cała ta przestrzeń rozkłada się, czyli ta przestrzeń W, którą często nazywamy przestrzenią styczną do tej przestrzeni afinicznej, rozkłada się na dwa kawałki. Rozkłada się na dwa kawałki. Czyli to jest taka suma prosta. A ta przestrzeń styczna to jest w jakimś punkcie konkretnym, tak? Słucham?
Czy ta przestrzeń styczna jest w jakimś konkretnym punkcie? Tak, tak, oczywiście właśnie zaraz powiem. I to mam nadzieję, że wyście to studiowali, że ta, że jest tutaj taka przestrzeń styczna i ona w tym, mam nadzieję, że na wykładzie z analizy to wręcz nazywano ją przestrzenią styczną i my ją też będziemy nazywali przestrzenią styczną, niech to się nazywa punkt. Ojej, no dobrze, niech będzie X, kiedyś nazywałem A. To jest przestrzeń taka, aha, dobrze, dobrze. No to ja ten zbiór rozwiązań pod rozmaitość, niech ona się nazywa M. Dobrze? No, czyli to jest zbiór rozwiązań tych równań, czyli to mamy, tutaj mamy to M, no i to jest podzbiór tej przestrzeni afinicznej, w której pracujemy. I tu jest pewna podprzestrzeń, która jest no, po prostu podprzestrzenią wektorową tego V. Mam nadzieję, że na wykładzie z analizy ona też tak była oznaczana, a jak nie, to ja ją zaczynam tak. Nie? I ona była zdefiniowana w ten sposób jako jądro tego dg wziętego w punkcie x. Prawda? Czyli jest to zbiór wektorów, na których to g się zeruje. No proszę Państwa, gdyby to g było liniowe, to by było w ogóle jądro tego g, prawda? Bo jak się w jednym punkcie zeruje, to wszędzie, prawda? Czyli gdyby to odzorowanie było liniowe, to M to nie byłaby podrozmaitość, tylko byłaby to po prostu podprzestrzeń, prawda? Podprzestrzeń. No to wtedy ta przestrzeń styczna to by była i by się identyfikowała ze zbiorem wektorów tych swobodnych przestrzeni V albo ze zbiorem wektorów zaczepionych w punkcie X, które no, są anihilowane przez G, prawda? Czyli innymi słowy, to by była ta rozmaitość. Ale w ogólnym przypadku, no to obrazek wygląda w ten sposób, ale zaraz jeszcze nie dokończyłem, więc jedną ze składowych to jest właśnie to, a jako drugą ze składowych możemy wybrać, no ktoś by powiedział, wezmę sobie prostopadłe, ale na razie nie ma prostopadłości, bo jeszcze nie rozważam żadnej tutaj struktury. Ojej, przepraszam, ja powinienem mówić tak, przepraszam. Stanąłem przed tym telewizorem, w którym widzę Państwa i wydawało mi się, że mówię do Państwa. Dobrze, więc na razie nie ma żadnej struktury metrycznej, w związku z tym żadna z tych podprzestrzeni transwersalnych nie jest wyróżniona, ale zawsze istnieje tu jakaś, bo jak mamy przestrzeń skończenie wielowymiarową, mamy jakąś podprzestrzeń wektorową, bo to jest podprzestrzeń wektorowa, to zawsze istnieje jakaś dopełniająca, prawda? No bo na przykład można wybierać bazę w V i najpierw jako elementy tej bazy wybrać bazę tej podprzestrzeni, prawda? Czyli tutaj sobie wybrać E1 aż do EN-M, a potem dobierać do bazy, no to one już nie będą należały i w związku z tym przestrzeń rozpięta na tych pozostałych, to będzie jakaś przestrzeń taka, którą nazwiemy sobie H. To jest przestrzeń transwersalna. No w szczególności jakby była przestrzeń, jakby tu była struktura metryczna, to oczywiście mógłbym wziąć ortogonalną i tak dalej, to jest niepotrzebne. I teraz, proszę Państwa, twierdzenie o funkcjach uwikłanych mówi, że gdzieś tutaj lokalnie, bo nie globalnie, ale lokalnie w otoczeniu każdego punktu, to ta nasza rozmaitość, którą powinienem był narysować innym kolorem, o ta nasza rozmaitość, tak lokalnie, że M, no lokalnie, to znaczy jej, to jest jakiś tam ten zbiór
otwarty, o, prawda, to lokalnie ten kawałek, który leży w tym zbiorze O, to jest nic innego jak wykres odwzorowania jakiegoś F, gdzie F to jest odwzorowanie właśnie z tej przestrzeni stycznej, no w tę przestrzeń H, prawda? Czyli innymi słowy, prawda? No i taki, że F od X to się równa 0, tak? No bo tutaj to już leży. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że dowolne punkty z tej przestrzeni, jak tutaj wezmę sobie Y, to on jest postaci jakiś X plus F od X, prawda? I to się jednoznacznie rozkłada. Część należąca do przestrzeni stycznej i część należąca do tej przestrzeni ortogonalnej. Ale teraz najważniejszy, że tak powiem, cymes tego twierdzenia polegał na tym, że DF właśnie w tym punkcie X równa się 0, że pochodna znika, prawda? Że pochodna znika. No widać, bo to jest styczna. Czyli jeśli traktować to jako wykres tego w zależności od tego, widzicie? Czyli traktujemy to czerwone jako wykres takiej funkcji, że każdemu punktowi tu przypisujemy o to, tak, żeby to x plus f od x już należało do tego m, to to jako wykres, no to ma pochodną właśnie równą 0. Na tym polega styczność. To było twierdzenie o funkcjach uwikłanych, proszę Państwa. Twierdzenie o funkcjach uwikłanych. Teraz tak, większość mojego wykładu będzie dotyczyła własności geometrycznych lokalnych. W związku z tym ja czasami być może będę zapominał o napisaniu tego, że to jest lokalnie. A większość, prawda? My będziemy. To jest związane też bardzo ze spojrzeniem lokalnym na fizykę, którą to oczywiście jakoś tam ciągnie się wstecz do XIX wieku, ale Einstein pierwszy to tak sformułował bardzo precyzyjnie, że fizyka musi być lokalna, nie ma oddziaływania na odległość, prawda? Jak Słońce przyciąga Ziemię, to nie jest tak, że jest jak sprężynka rozciągnięta, tylko Słońce zmienia pole grawitacyjne wokół siebie, a to pole dalej oddziałuje i zmienia to pole grawitacyjne dalej, 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 aż w końcu ta informacja dojdzie do Ziemi. No, nam się wydaje, że to jest natychmiastowe i w związku z tym model newtonowski oparty na tej sprężynce, której napięcie jest tam 1 nad r kwadrat, proporcjonalne do 1 nad r kwadrat, bardzo dobrze służył przez jakiś czas, ale nie tak dokładnie. No, tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę te 8 minut, o ile pamiętam, żeby sygnał od Słońca doszedł do Ziemi, prawda? Także ta lokalność to jest bardzo ważna rzecz. Będziemy mówili o własnościach lokalnych. No to proszę Państwa, to teraz zachodzi podstawowy problem. Ja Państwu a jednocześnie można sparametryzować tę tutaj, no na przykład tymi współrzędnymi, prawda? O, na przykład jeśli x1 aż do, no dobrze, xi i równe 1 aż do tego n minus m, powinienem tutaj jakąś r nazwać, o, to jest ten kowymiar, prawda? Przechodzi w punkt no x, nie, może, dobrze, napiszę y, bardzo przepraszam, y, w punkt y, który jest równy x plus
to jest to xi razy ei. No, napiszę tutaj suma od i równe 1 aż do r, bo to jest ta baza pod przestrzeni, tej przestrzeni r wymiarowej, prawda? No plus f od x i i. To coś takiego daje para... Och, jej, 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 przepraszam, już zaczynam się denerwować, że mi czas ucieka i zaczynam tak, to się nazywa w potocznym języku łapanie pcheł, to znaczy takie nerwowe ruchy. Dobrze, ale muszę się uspokoić. Dobrze, czyli coś takiego to jest po prostu układ współrzędnych na tej rozmaitości M, prawda? Bo każdemu to jest układ na przykład prostoliniowy na tej podprzestrzeni. No i tutaj dodajemy tę popraweczkę taką transwersalną, żeby trafić na, do punktu M. No to to jest układ współrzędnych. No to proszę Państwa, to my pamiętamy, że ta, że przestrzeń styczna w poprzedniej definicji to była rozpięta, to były różniczkowania d po dxi. A tutaj mówimy, nie, przestrzeń styczna to są prawdziwe wektory, które żyją w tej większej przestrzeni. No tyle tylko, że wybraliśmy je tak, żeby one były styczne. No proszę Państwa, czy tu nie ma jakiejś sprzeczności między tymi dwiema rzeczami, bo ta definicja jest czysto wewnętrzna. Ja mówię, no dobrze, tutaj wybrałem jakiś układ współrzędnych, on jest taki dość specjalny, bo on jest prostoliniowy na tej przestrzeni stycznej i tak dalej, ale mógłbym dowolną parametryzację wybrać, prawda, dowolną parametryzację. I dla mnie przestrzeń styczna, wektory styczne, to były te różniczkowania, prawda? Znaczy były w ogóle różniczkowania i w szczególności na przykład d po dxi to była baza tych różniczkowań. A tutaj mówię nie, wektory styczne to jest coś, co nie jest czysto wewnętrzne, związane tylko z tą powierzchnią, tylko to jest bardzo ważne, że to są prawdziwe wektory w pewnej przestrzeni wektorowej V, prawda? Czy tu nie ma sprzeczności? Proszę Państwa, no bo ja, przypuśćmy, że byśmy chcieli na przykład wziąć sobie taki wektor, o niech to będzie ten wektor V, dobrze? To jest wektor prawdziwy, wektor zaczepiony w punkcie X, w tej styczny do tej przestrzeni afinicznej. No i to jest wektor. Czy jemu mogę przypisać wektor styczny do tej rozmaitości M w sensie poprzedniej definicji? Ha. No proszę Państwa, jak ja to przypisywałem poprzednio? Jak ja to przypisywałem? No ja różniczkowałem, prawda? Czyli ja bym chciał, czyli bym chciał napisać coś takiego, że mam ten wektor, to on w działaniu na funkcję, ale uwaga, więc chcielibyśmy tak, funkcja jest C1, ale na tym M. Na tym M, prawda? No bo to ma być wektor styczny do M i ja bym chciał mówić o wektorach stycznych do rozmaitości, używając tylko pojęcia tej rozmaitości. A fakt, że ona jest jakoś zanurzona w czymś dużym, no to chciałbym od tego abstrahować. Tak jak mówimy o tym, że czasoprzestrzeń czterowymiarowa jest krzywa. No ale gdybyśmy musieli sobie wyobrażać, że no tak, ale ona być może jest zanurzona w jakiejś 11 albo może nawet 27-wymiarowej przestrzeni płaskiej, no to by strasznie nam wiązało ręce. Ja bym chciał mówić o wektorach stycznych, po prostu używając tylko tej rozmaitości. No i właśnie jako różniczkowanie to by tak było. Jak pisaliśmy? To pisaliśmy, że limes po epsilon dążącym do zera, f od
jak ten punkt się nazywał x, dobrze, x plus epsilon razy v minus f od x dzielone przez epsilon. No ale proszę Państwa, ten wzór a priori nie ma sensu, bo punkt x plus epsilon v już nie należy do m, prawda? Nie należy do m. To jak ja mam różniczkować, brać wartość funkcji tu, odejmować, ale ta wartość nie wiem ile wynosi. To czy ten wzór, co tu napisałem, to jest wzór bezsensowny? Czy ten wzór jest bezsensowny? Proszę Państwa, nie. To jest bardzo mądry wzór i on działa. Tylko jak trzeba powiedzieć? Trzeba powiedzieć tak, że no f w tym punkcie a priori nie ma sensu. Ale to weźmy sobie jakiekolwiek rozszerzenie gładkie tej funkcji f na otoczenie. No to wtedy można taki wzór napisać, obliczyć, a następnie łatwo widać, że to wynik nie zależy od tego rozszerzenia. Prawda? Dlaczego? No bo to by było coś takiego, że f od x plus, a teraz to v, żeby to było w tej przestrzeni tej, no to jest f od x plus v, prawda? Jeśli ja to wezmę, znaczy na rozmaitości, to ja bym to napisał tak. To wtedy, czyli bym dokonał tej popraweczki. No i teraz bym różniczkował. Ale proszę Państwa, to co tu stoi jest nieistotne. Dlaczego? Bo w zerze pochodna tego f jest równa zero. Więc widać, że tak, że jakby ktoś chciał tutaj to poprawiać i zamiast tego napisał to, no to osiągnąłby cel taki, że no przynajmniej ten punkt, no to już by należał do m, w związku z tym to f by miało sens, prawda? Ale następnie pochodna, to jest pochodna no po tym, a jeszcze pochodna po tym, ale pochodna f-a w zerze jest równa zeru. W związku z tym ten wynik, czy my to tak napiszemy, czy tak, to jest wszystko jedno. Czyli dużo lepiej jest pomyśleć sobie w ten sposób. No bo to by była taka no, polepszenie tego wzoru, żeby to f od tego miało sens, bo ja znam funkcję tylko na rozmaitości. To lepiej na to popatrzeć tak, że my sobie zamiast, czyli tak, napisałem tutaj, weźmiemy takie f tylda, to jest rozszerzenie f na otoczenie m, czyli f jest dane tu, a my mówimy, no dobrze, jakoś ją rozszerzmy, w jaki sposób? No na przykład, no tak, żeby było różniczkowalne oczywiście, prawda, bo inaczej nie ma sensu. No to na przykład, nie wiem, jakąś funkcję Gaussa od tego dodateczku albo stałą, to jest wszystko jedno. I tutaj teraz w tym wzorze nie piszemy to, tylko to, no tutaj to akurat mogę nie pisać tego, dlatego że f w punkcie x, no to rozszerzenie x już należy do m, więc czy napiszę tyldę, czy nie napiszę, to jest wszystko jedno. To już ma sens, a to nie zależy od wyboru rozszerzenia. F tylda, prawda? No i to jest przyczyna tego sukcesu, prawda? Że na wektor styczny tradycyjnie patrzymy jako na wektor w tej dużej przestrzeni, w której to wszystko żyje, który jest styczny. A nowocześnie na wektor styczny do rozmaitości patrzymy w sposób, który po angielsku się nazywa intrinsic, czyli wewnętrzny,
że nie odwołujemy się od tego, do tego, że istnieje jakieś zewnętrzne. Jak mówimy o rozmaitości M, to tylko cały nasz świat to jest M i nie ma niczego poza tym. I w związku z tym mówimy o wektorze stycznym jako o operatorze różniczkowym na samym M i nie potrzebuje się odwoływać. I teraz to, co Państwu powiedziałem, to jest zgodność tego tradycyjnego sposobu patrzenia na wektor styczny z tym sposobem nowoczesnym. Dobrze, jeszcze pozwólcie mi minutkę lub dwie, mianowicie tylko wstęp taki, proszę Państwa, mianowicie kowektory. Kowektory. No to Wy już wiecie z algebry, że jak mamy przestrzeń styczną, przepraszam, jak mamy przestrzeń wektorową, a przestrzeń tych różniczkowań jest oczywiście wektorowa, bo suma różniczkowań jest różniczkowaniem, różniczkowanie pomnożone przez 15 to jest różniczkowanie względem 15 razy dłuższego wektora, to też jest różniczkowanie, czyli to jest przestrzeń wektorowa, prawda? To zawsze istnieje przestrzeń dualna, którą będziemy oznaczali tę z gwiazdką xm, prawda? I Państwo wiecie, że przynajmniej w przestrzeniach skończenie wielowymiarowych, bo w nieskończenie wielowymiarowych to tam jest, tam bez topologii to wszystko jest trywialne, a z topologią to jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy, tam trzeba włączyć analizę funkcjonalną, bo to trzeba rozważać nie tylko funkcjonały liniowe, ale jeszcze ciągłe, a to różnie tam bywa i tak dalej. I wtedy na przykład matematycy się spierają, co jest ważniejsze, czy przestrzeń Hilberta, czy przestrzeń Banacha, prawda? Uczestniczyłem jako młody człowiek w dyskusji wielkich matematyków na ten temat, prawda? Polacy starali się mówić, że Banacha jest ważniejsza, no bo Banach, no wielki matematyk, był Polakiem, no. A inni mówili, że Hilberta, ale to są sprawy topologiczne, analiza funkcjonalna. Natomiast dla skończenia wielowymiarowych to wiadomo, to są funkcjonały liniowe na wektorach stycznych i teraz, czyli funkcjonały albo funkcje liniowe na te xm. No to już wszystko wiecie i teraz, no już chyba ostatnia rzecz, przykład. Przykład, proszę Państwa. To jest różniczka funkcji wzięta w punkcie x. No to ja ją muszę zdefiniować, prawda? No to muszę zdefiniować jej wartość na dowolnym wektorze x. W pewnym momencie ja chyba te strzałki już nie będę opuszczał, no ale na razie niech będzie. To jak to jest zdefiniowane? To jest nic innego jak to, cośmy już pisali. Pochodna funkcji f wzięta względem tego wektora. Prawda? Jak piszemy coś takiego, to dla ustalonego f to są różne wektory, ale na to można jeszcze patrzeć inaczej. Ustalamy wektor, a tutaj wsadzamy różne f-y. No i to daje coś, co jest funkcjonałem liniowym od tego v, prawda? Niewątpliwie ten wzór zależy liniowo od f. On zależy przy ustalonym v, zależy liniowo od f, ale przy ustalonym f zależy liniowo od v, prawda? W związku z tym można to interpretować jako funkcjonał liniowy na v i ten funkcjonał liniowy nazywamy różniczką funkcji wziętą w punkcie x. A gdzie tu jest x po prawej stronie? Bo ktoś może powiedzieć zaraz,
po lewej stronie jest x, a tu nie ma x-a. Jest, bo v nie jest byle jakim wektorem stycznym wziętym gdziekolwiek, tylko właśnie zaczepionym w punkcie x, prawda? No więc to wszystko. No dobrze, niestety muszę już kończyć, bo się, no, także mam nadzieję, że Państwo z panem Javierem de Lucas no te rzeczy pogłębicie. Może wam się wydawał ten wykład dosyć banalny, bo ja nic nie mówiłem poza przypomnieniem paru trywialnych rzeczy z algebry i z analizy z pierwszego roku, ale właśnie to jest bardzo ważne, żeby taki język skodyfikować, a potem będziemy szli dalej. Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia. Dziękuję, a przepraszam, mogę mieć jeszcze pytanie? Tak, tak, bardzo proszę, zostaję, mogę odpowiadać, tak. Mógłby Pan wrócić do tej tablicy, gdzie ma Pan rysunek tej rozmaitości? Proszę bardzo. O tutaj. I tu mamy na samej górze tablicy to TA równe V równe tak. Ten rozkład. I jeżeli tak. Jako M oznaczamy tą rozmaitość, to czemu tutaj mamy to TXA, a nie TXM? Oj, bardzo przepraszam, oczywiście. Bardzo Panu dziękuję. Ojej, no to jest bezsensowne. No tak sobie właśnie mi się napisało. Dobrze, bardzo dziękuję. Oczywiście. I chyba w książce też było tutaj zamiast TA to była już wiązka styczna. Tutaj chyba, jak pamiętam, w książce było TXA. No tak. Można powiedzieć, że w trakcie tego wzoru, pisania tego wzoru zmieniłem zamiar. Ale zaraz, chwileczkę, bo to chodzi o to, że rozpocząłem od przestrzeni wektorów swobodnych, prawda? No a potem przestrzeń wektorów swobodnych jest izomorficzna, czyli tu po drodze jeszcze powinienem napisać na przykład, że to jest izomorficzne kanonicznie z Tx, a, prawda? O. O tak, jakoś coś takiego powinienem napisać, bo to jest to, co mówiłem na początku. Wektory swobodne są, można identyfikować kanonicznie z wektorami zaczepionymi w jednym punkcie, tak? Jest jednoznaczna odpowiedź. Jeśli traktować wektor swobodny jako klasę równoważności, to w danym punkcie X istnieje jeden i tylko jeden reprezentant tej klasy. Wektor zaczepiony w punkcie X, który reprezentuje ten wektor swobodny. No dobrze, troszkę przeskoczyłem. No. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za odpowiedź. Tak. Przepraszam, ja bym miał jeszcze pytanie. Proszę Państwa, bo w ogóle chciałem podkreślić, że mam wstręt do podręczników pisanych pedantycznie, bo naprawdę w geometrii jest strasznie wiele takich rzeczy, które utożsamiamy ze sobą i są autorzy, którzy no piszą takie wielo... Są podręczniki z geometrii różniczkowej, które są tak biurokratyczne, że tego się nie daje w ogóle znieść, bo podkreślają wszystkie takie... Ja lubię te utożsamienia trzymać tak... pamięci, no tam, gdzie to nie prowadzi do nieporozumień, bo inaczej to te wszystkie rozważania stają się strasznie pedantyczne. No na przykład, o, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, o której jak my różniczkujemy, funkcja f jest na czym? Na tym zbiorze punktów rozmaitości, tak? A jak my chcemy ją różniczkować, to my naprawdę nie różniczkujemy tę funkcję, tylko funkcję złożoną z tą parametryzacją, prawda? To już jest inna funkcja. Dla analityka funkcja f od x, y, z oraz f od r, theta, phi jest kompletnie inna funkcja, tak? Przypuśćmy, że mamy funkcję na przestrzeni afinicznej, która jest równa na przykład x kwadrat. No to w tej parametryzacji to będzie r kwadrat, tam, co tam, sinus, kw,
kwadrat teta kosinus kwadrat fi. No to jest kompletnie inna funkcja. Tu różniczkuje tę funkcję, tu różniczkuje tę funkcję. Proszę Państwa, fizyk, czyli w takich klasycznych podręcznikach, to nie jest różniczkowanie tego, tylko to jest różniczkowanie tego złożonego z tą parametryzacją tego śmego. Proszę Państwa, dla fizyka matematyk może się wyżywać, taki czysty, współczesny matematyk, dlatego że, proszę Państwa, klasyczni matematycy jak Gauss, to oni, ich praca nie polegała na wymyślaniu nowych uogólnień, znanych twierdzeń, tylko wymyślała na tym, żeby policzyć, znaleźć sposób na policzenie tego pola powierzchni. I wtedy stosowali oznaczenia, które były najlepsze do wykonania tych rachunków. No. I dlatego też ja będę stosował taką notację, że to będę utożsamiał z tą funkcją. Że to niby jest tak. Funkcja jest zawsze na rozmaitości. A różniczkowanie po zmiennej polega na tym, że te punkty parametryzujemy tymi zmiennymi i różniczkujemy. Prawda? Czyli to nie jest tak jak dla matematyka, że tu jest różniczkowanie x kwadrat, a tu jest różniczkowanie zupełnie innej funkcji. Jako funkcji liczbowej. Tak? Bo ta funkcja to jest zawsze funkcja od tego fizycznego zbioru, który staramy się. No dobrze, więc to już nie chcę przedłużać. To takie różne skróty myślowe warto stosować. No oczywiście, no, czasami może to prowadzić do nieporozumień. No, to wtedy trzeba uważać. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia.